Dziękuję wszystkim za wsparcie. Jesteście wspaniali. Witam Was w kolejnym odcinku z Kronik Awatara. Wraz z Netflixowym przedstawieniem Legend Aanga dostałem całkiem sporo materiału do omówienia. Są w tym serialu rzeczy dobre, jak i rzeczy złe. Zajmę się oczywiście i tymi, jednak zacznę od czegoś, co mnie najbardziej ubodło. Chodzi o postać Bumiego, bo co oni z nim zrobili? Zaparzcie herbatkę o Nomairo, usiądźcie wygodnie i zapraszam do oglądania. Cały materiał będzie posiadał spoilery, więc polecam go obejrzeć po seansie Netflixowego Avatar Legenda Aanga. No więc, Bumi jest ekscentrycznym, niezwykle silnym i starym mistrzem magii ziemi z królem Omaszu i wyróżnia się swoim nietypowym podejściem do życia i poczuciem humoru. Jest starcem o bardzo chudym ciele, ale niezwykle silnym i sprawnym. Ma długie, szalenie pokręcone siwe włosy i brodę. Jego oczy często wydają się rozbiegane, co dodaje mu charakteru ekscentryka. Nosi tradycyjne królewskie szaty, które są głównie w kolorze zielonym i żółtym. Jest nieprzewidywalny i lubi stawiać innych przed dziwacznymi wyzwaniami, aby nauczyć ich ważnych życiowych lekcji. Ma filozofię żyj chwilą, co często przejawia się w jego działaniach. Mimo swojego wieku i specyficznego wyglądu jest bardzo mądry i potrafi być poważny, gdy sytuacja tego wymaga. Był przyjacielem Aanga z dzieciństwa, jeszcze przed tym jak Aang został zamrożony w lodzie na 100 lat. Gdy Aang powrócił, odkrył, że Bumi stał się królem Omaszu. Jako mistrz ziemi, Bumi posiadał niezwykłą siłę i zdolności umożliwiające mu manipulowanie ziemią i skałami z ogromną precyzją i mocą. Jego unikalna zdolność to neutralna jing, czyli czekanie na odpowiedni moment do ataku. Uczyniło go to jednym z najsilniejszych tkaczy ziemi w historii. Podsumowując, Bumi jest postacią pełną kontrastów, łączącą w sobie mądrość z szaleństwem, siłę z kruchością oraz głęboką filozofię z ekscentrycznym podejściem do życia. Jego charakter i umiejętności czynią go jednym z najbardziej pamiętnych bohaterów w legendzie Aanga. Tak, ten opis tyczy się animacji, ponieważ Netflix zdecydował się nieco go zmienić. Mianowicie zostawił w nim szaleństwo, ale to szaleństwo jest całkowicie innym szaleństwem niż to, którym uraczono nas w oryginalnym Bumim z animacji. Nie ukrywając, adaptacja live action wywołała tym kontrowersje wśród fanów oryginalnej animacji. W animacji Bumi jest ekscentryczny, ale niezwykle silnym i mądrym królem Omaszu, który łączy w sobie szaleństwo z głęboką filozofią życiową. Jego charakterystyczne cechy to nieprzewidywalność, humor i umiejętności uczenia Aanga przez wyzwania i zagadki, których nie było choćby w adaptacji praktycznie wcale pokazanych. Adaptacji. Wiele z tych aspektów zostało zmienione lub w ogóle zatarte, co wywołało wspomnianą krytykę. Po pierwsze, przedstawienie przyjaźni Bumiego i Aanga zostało bardzo zniekształcone. Zamiast głębokiego i znaczącego związku, relacja wydaje się powierzchowna i pozbawiona wcześniejszej historii i głębi. Proszę, żeby tylko ten gwizdek był jakimś wyznacznikiem ich przyjaźni, proszę was. Komentatorzy podkreślają, że Bumi w serialu nie wykazuje tej samej mądrości i dobroduszności, a jego postać wydaje się zredukowana do zgrzybiałego staruszka z traumą lub, jak to nazywacie nieraz w komentarzach, PTSD, co stoi ze sprzecznością z jego oryginalnym obrazem genialnego stratega. Krytyka dotyczy również zmiany w sposobie przedstawienia Bumiego jako właśnie władcy i strategicznego geniuszu. W animacji Bumi był postrzegany jako potężny mistrz magii ziemi, który mimo ekscentryczności i swobodnego podejścia do życia był w stanie przejąć kontrolę nad sytuacją i wykazać się niezwykłą siłą i inteligencją. W adaptacji jego zdolności i mądrość strategiczna wydają się być lekko pomniejszone, co dla fanów serialu wydaje się być rażącym dopasowaniem do postaci, lekko powiedziawszy. Zmianę dynamiki w postaci widać także w jaki sposób Bumi interaguje z Aangiem. Zamiast być mentorem, który stawia przed Aangiem wyzwania i to bardzo ciekawe, by pchnąć go do myślenia i rozwoju, Bumi wydaje się być niechętny i agresywny, atakując niemal bez celu młodego awatara. Fanom brakuje głębszego sensu i celu w zadaniach stawianych przez Bumiego, co w oryginalnej serii było kluczowym elementem jego charakteru. To główna krytyka. W prosty sposób mogę powiedzieć, że wiem, jaki był zamysł. Netflix chce z Avatara stworzyć dzieło, które ma trafić do szerszej, starszej publiki. Nieco zaszokować i dać inną lekcję, ale szczerze, na co każdy z fanów Aanga liczył, oglądając adaptację?
ogromnej powagi, przytłoczenia i smutku płynącego z codziennego życia podczas wojny, czy może innej lekcji, takiej jak oryginalna. To jest, nie wszystko zawsze wygląda na takie, jakim naprawdę jest. Bądźmy szczerzy, ja podchodzę już pod wiek niemal 30 lat i nie chcę oglądać kolejnego serialu, który mówi, jakie to życie jest ciężkie, jakie to trudne podejmować ciężkie decyzje. O jeny, jeny, jakie to wszystko ciemne i zmierza ku ciemności i straszności. No niemal mam to na co dzień. Ja chcę otrzymać coś lżejszego, co doskonale zostało przedstawione w animacji, dodatkowo dodając do całości wspaniałą postać pozytywnie szalonego króla Bumiego, a nie dziada chcącego przekazać depresję i niezrozumiałe nauki dla Anga. I to nie jest tak, że wszystkim nie pasuje nowy Bumi. Znalazło się kilka waszych recenzji w postaci komentarzy pod ostatnim odcinkiem na moim kanale chwalące Władcę Omaszu. Na ekranie właśnie widzicie niektóre z nich. Większość fanów jednak utrzymuje zdanie, którym przed chwilą się podzieliłem. Je też teraz widzicie. Bumi wypadł źle, niemal tragicznie. Niemal to samo zrobili z Paku. Chyba cały Biały Lotos będzie musiał zmienić nazwę na Kwiat Zwiędłego Lotosu, jak będą go podlewać takim szambem złych odczuć. Podsumowując, adaptacja live action Avatar Legenda Aanga przez Netflixa spotkała się z krytyką za sposób, w jakim przedstawiono postać Bumiego, która wydaje się odbiegać od oryginalnej koncepcji. Zmiana w charakterze, umiejętnościach, dynamice relacji z Aangiem sprawiły, że Bumi stracił wiele ze swojej pierwotnej głębi, wpływu, co dla wielu fanów, w tym dla mnie, jest nie tylko rozczarowujące, ale i uważają, że zniszczono jedną z najbardziej charakterystycznych postaci z serialu. Może zostanie to naprawione w sezonie drugim, a może trzecim. Cóż, uważam też, że aktor grający Bumiego doskonale wygląda. No świetnie go dobrali, ale co z tego? Liczę, że wszystko się da jeszcze naprawić, a sam w sobie serial nie wypadł źle. Dlatego też czekam po raz kolejny na wasze zdanie w komentarzach. Co sądzicie o Bumim? Zapraszam też do zostawienia suba. I do zobaczenia w kolejnym odcinku z Kronik Avatara. Na razie!